Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji Kongresu Nowej Prawicy. Tutaj koło Gdziądz organizowało tę konferencję. Ja nazywam się Krzysztof Czerepiuk, jestem prezesem oddziału Tomińskiego Kongresu Nowej Prawicy. Zorganizowaliśmy tę konferencję w związku z tym, że zarejestrowaliśmy listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu kujawsko-pomorskim. Zrobione to zostało przez nasz komitet jako drugi komitet w okręgu drugim wyborczym w Bydgoszczy. Zarejestrowaliśmy też jako Kongres Nowej Prawicy listy we wszystkich okręgach w Polsce, także jesteśmy komitetem ogólnopolskim. I w związku z tym teraz chciałem tutaj przedstawić Państwu pana Piotra Najzera, wiceprezesa Kongresu Nowej Prawicy oraz kandydatów Kongresu Nowej Prawicy w okręgu kujawsko-pomorskim, pan Jacek Kostrzewa jako jedynka i pan Tomasz Krawczyszyn, tutaj kandydat z Grudziądza do Parlamentu Europejskiego. Poddam na początku głos panu wiceprezesowi Kongresu Nowej Prawicy, panu Piotrowi Najzerowi. Dzień dobry Państwu. Używać tego mikrofonu, czy to będzie przeszkadzało? Kongres Nowej Prawicy to jest partia konserwatywno-liberalna i to z definicji musi się gryźć z tym, co się dzieje w Unii Europejskiej. Ponieważ my jesteśmy konserwatywni światopoglądowo, wszelkie kwestie związane z moralnością opieramy na zasadach etyki chrześcijańskiej, natomiast jesteśmy liberalni tylko i wyłącznie gospodarczo. Natomiast Unia Europejska kompletnie odwróciła te zasady. W Unii jest dokładnie odwrotnie. Czyli wszelkie kwestie związane ze światopoglądem, w które eurokraci wkładają swoje ręce, idą w stronę liberalizacji oraz zatracenia jakichkolwiek zasad. Natomiast kwestie naprawdę istotne, czyli gospodarcze, są tutaj szczegółowo regulowane i to, jak widzimy, całej Europie wychodzi na minus. Europa jest regionem, który w tej chwili gospodarczo jest spychany na margines światowy. Państwa będące członkami Unii Europejskiej się zwijają, a nie rozwijają, bo tempo wzrostu na poziomie 0,1% czy 0,5% to jest żaden wzrost. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy w Europie mieli taki wzrost gospodarczy, jaki w tej chwili jest w krajach azjatyckich, które się najdynamiczniej rozwijają. I właśnie dlatego Kongres Nowej Prawicy postanowił wystartować w tych wyborach, ponieważ chcemy powiedzieć wprost obywatelom, jak to tak naprawdę działa, że dokładamy do tego interesu i to od samego początku, jak jesteśmy w Unii Europejskiej i że należy w końcu podjąć decyzję z myślą o przyszłych pokoleniach, a nie tylko o tym, ile można w danym budżecie Unii Europejskiej pożyczyć pieniędzy, czy też ile uda nam się wydrapać z tych dotacji unijnych, które tak naprawdę wychodzą nam tylko na szkodę. Panie Jacku. Dzień dobry Państwu. Jestem urzędnikiem, nie jestem politykiem, jestem zwykłym obywatelem i zdecydowałem się kandydować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, bo czuję, że Unia Europejska nam zagraża. Zagraża nam na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, w gospodarce, czyli używając terminologii marksowskiej w bazie, zagraża poprzez kontynuowanie odmiany niemieckiego socjalizmu, czyli faszyzmu. Wiemy, czym faszyzm się skończył, gdy zabrakło pieniędzy, wojną. Na to trudno się zgodzić. Jeżeli znowu przejdziemy do nadbudowy, to w nadbudowie z kolei Unia realizuje politykę komunizmu, komunizm kulturowego, przepraszam. Komunizm kulturowy, jak już pan Piotr wspominał, nie definiując tego określenia, polega na tym, że to, co w naszych opiniach było dobre, to jest złe, czyli rodzina jest zła, związki jednopłciowe są dobre i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego tematu rozwijał. W każdym razie chcę powiedzieć, że konsekwencją, skutkiem tych dwóch czynników, czyli
komunizmu kulturowego i socjalizmu w odmianie niemieckiej, konsekwencje są takie, jak właśnie walka z klimatem, ocieplenie klimatu, pakiet klimatyczny, czyli mnóstwo pieniędzy wydawanych właściwie niepotrzebnie. Zmieniły się relacje. Nie człowiek jest podmiotem, którym ma służyć przyroda. To odwrotnie. Człowiek ma służyć przyrodzie. To są rzeczy niedopuszczalne. Dziękuję. Ja może tak, najpierw kilka słów odnośnie mojej osoby. Mam 25 lat. Jestem absolwentem Uniwersytetu jako prawnika, kończę na kierunku magistra z geografii. Jeżeli chodzi tutaj o kandydowanie do Europarlamentu z Kongresu Nowej Prawicy, przyczyną są jakby bardzo zbliżone poglądy, jakie głosi partia, jakie są jakby moje tutaj. Trzeba sobie zaznaczyć, że Unia Europejska w chwili obecnej poprzez różne dyrektywy, traktaty, szczególnie ten traktat lizboński, określa, że Polska właściwie utraciła suwerenność swojej postaci. Teraz prawo Unii Europejskiej jest nadrzędne, a polskie prawo musi się do tego prawa ustosunkować. Więc wszelkie decyzje, tak, które chcemy tutaj ustalić w Polsce, no nie mogą godzić żaden interes Unii Europejskiej. Wszystko musi być ustalone przez Unię Europejską, przez Radę Europejską. Więc my jako Kongres Nowej Prawicy jesteśmy uniosceptyczni. I tutaj chciałbym to podkreślić, że jesteśmy uniosceptyczni, a nie eurosceptyczni. Jesteśmy partią, która chce silnej Europy, ale Europy wolnego handlu, tak? Tak jak były podstawowe założenia tej wspólnoty. W chwili obecnej mamy bardzo wielki rozrost biurokracji. Wydawane są absurdalne dyrektywy, decyzje. Wszystkim na pewno bardzo dobrze znane kwestie odpowiedniej długości czy krzywości banana, tak? Ogórka. Ślimak stał się rybą, marchew stała się owocem tylko po to, aby poszczególne kraje mogły eksportować swoje produkty, oczywiście z korzyścią. Czyli chociażby przykłady zakazu używania żarówek na korzyść świetlówek. No, to nie powinno tak być. Kongres Nowej Prawicy jest za tym, żeby Unia Europejska nie ingerowała w takim stopniu, wydawając takie absurdalne dyrektywy. No bo niedługo dojdzie do takich absurdalnych decyzji, że będą nam mówić, co mamy robić, czego nie mamy robić, a dobrze wiecie, że to miało już miejsce w Polsce za czasów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Także tutaj, jak pan Jacek też wspomniał, no mamy właściwie powrót do komunizmu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz proszę ewentualnie jakieś pytania. Czy mam państwo takie indywidualne rozmowy, czy pytania jakieś? Proszę. Mam takie pytanie, jak panowie tłumaczą swój eurosceptycyzm z sondażami, które pokazują, jak bardzo Polacy są, popierają Unię Europejską i obecność Polskiej w Unii Europejskiej? Wyjdźmy teraz na ulicę i zadajmy pytanie Polakom, czy jest więcej ludzi mądrych, czy jest więcej ludzi głupich. Zdecydowana większość powie, że większość to idioci. Niestety tak się buduje sondaże. Wynik sondażu można założyć jeszcze przed jego przeprowadzeniem, w zależności od tego, kto za niego płaci, jak ma odnieść rezultat ten sondaż. I na tym bym się raczej nie opierał. Raczej weźmy przykład z krajów takich jak Wielka Brytania, które współtworzyły powstawanie w ogóle Unii Europejskiej i właśnie stamtąd wywodzą się ruchy eurosceptyczne. To właśnie oni zdali sobie sprawę, że to był zły projekt, że na tym stracili, że to idzie w złym kierunku i właśnie dlatego ugrupowania uniosceptyczne, jak UKIP, są w tej chwili bardzo znaczącymi siłami politycznymi i we Francji, i w Wielkiej Brytanii, i w Niemczech. Jestem przekonany o tym, że w 2017 roku, kiedy będzie referendum w Wielkiej Brytanii, oni powiedzą nie. Jestem o tym święcie przekonany. W tej chwili Nigel Farage ma aspirację zostać najsilniejszą partią polityczną, UKIP ma aspirację zostać najsilniejszą partią polityczną
w Wielkiej Brytanii, a to tylko dlatego, że przez całą poprzednią kadencję w Europarlamencie wprost mówili, jak to tak naprawdę działa. W którym miejscu są marnowane pieniądze, w którym miejscu jesteśmy wprost okradani, bo przecież chyba nikt nie wątpi w to, że te pieniądze, którymi dysponuje Unia, pochodzą z naszych kieszeni. Tam nie ma sadu, w którym rosną pieniądze. One skądś się biorą? No biorą się z kieszeni obywateli na terenie Unii Europejskiej. To są po prostu kolejne podatki, które jesteśmy w stanie zdecydowanie bardziej efektywnie wykorzystać, kiedy one od razu zostaną w naszych kieszeniach. Więc tutaj nie ma jakiegoś zagrożenia, że Polacy się w porę nie obudzą. Oni po prostu kompletnie, póki co jeszcze nie wiemy, jak to wszystko działa, ponieważ tutaj władze polskie chwalą Unię wszem i wobec, dlatego że po prostu mają z tego korzyści, tak? Mają posady, mają korzyści czysto finansowe. Dlaczego nie mówi się wprost, że my do obecności w Unii dokładamy? I to dokładamy od pierwszego dnia. To nie jest tak, że my z Unii dostajemy więcej niż wpłacamy. To jest bzdura. W tym roku już oficjalnie więcej wpłacamy niż dostajemy. Ale co ze wszystkimi ograniczeniami polskiej gospodarki, które Unia wprowadziła? To również trzeba policzyć. Świetnym przykładem jest tutaj branża cukrownicza, gdzie Polska była największym producentem cukru w Europie i dzięki dyrektywom unijnym zostaliśmy sprowadzeni do importera, do poziomu importera. My musimy importować cukier, proszę Państwa, byliśmy największym producentem w Unii Europejskiej. Także dokładamy do tego biznesu. Społeczeństwa krajów, które współtworzyły Unię Europejską, jak tylko powstała idea, już o tym wiedzą. Stąd ruchy uniosceptyczne rosną w siłę. No, my jesteśmy jedynym w Polsce ugrupowaniem, które jest uniosceptykami. Idziemy do Europarlamentu po to, aby stanąć ramię w ramię właśnie z ugrupowaniem Nigela Farage'a, gdzie będziemy wprost mówić, jak to wygląda, w którym miejscu to właśnie Polacy są oszukiwani, bo szczerze mówiąc nie interesuje nas to, co się dzieje w innych krajach. Jak ktoś chce tkwić w tym tonącym okręcie, bardzo proszę. Natomiast zastanówmy się w końcu, co powiemy naszym dzieciom i naszym wnukom za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, kiedy oni faktycznie sobie zdadzą sprawę z tego, że ten okręt tonie, a oni już nie mają gdzie uciekać, ponieważ Europa gospodarczo znajdzie się na marginesie świata, my się cofamy w rozwoju. Tak? Ci ludzie nie będą mieli żadnych perspektyw. Będą mogli albo wyjechać do Azji, albo gdzieś do Ameryki Południowej. To będą tylko dwa miejsca na świecie, gdzie będzie panował jeszcze jakikolwiek rozwój. Stany Zjednoczone upadają, są zadłużone po uszy, to jest praktycznie bankrut. Cała Unia Europejska również. Wszędzie tam, gdzie Unia Europejska ma swoje macki, są ogromne problemy. No troszeczkę teraz się obudziła Australia, która ściśle współpracowała do tej pory jeszcze z czasów kolonialnych, to była kolonia brytyjska i do tej pory tam ściśle współpracowali. W końcu się obudzili. Jednym ruchem ręki zlikwidowali kilkaset ustaw, które ograniczały rozwój gospodarczy w tym kraju i tam powoli zaczynają odbijać się od dna. To można zrobić w bardzo łatwy sposób. Trzeba po prostu zrzucić kajdany. Na jakich wynik w skali kraju liczycie? No bo zakładacie jednak, że chcecie do Europarlamentu wprowadzić posłów. Ilu, co będzie sukcesem waszej partii? Gdyby spojrzeć na wszelkiego rodzaju analizy, takie czysto matematyczne, rozkładu mandatów w skali kraju w odniesieniu do ilości wyborców w konkretnym okręgu wyborczym i przy założeniu jakiegoś określonego poziomu frekwencji w tych wyborach, to jesteśmy w stanie tylko przy przekroczeniu progu wyborczego 5% jesteśmy w stanie już wprowadzić 5 europosłów. A to nam w zupełności wystarczy do tego, aby otworzyć oczy Polakom. Przy odrobinie lepszych perspektyw, tak? Bo tutaj wiele czynników trzeba wziąć pod uwagę, możemy mieć nawet 10 europosłów. I to już jest naprawdę potężna siła, która pozwoli stworzyć tam wewnątrz, w Europarlamencie, grupę, która będzie silnie reprezentowała nasz kraj, ale oczywiście w towarzystwie innych ugrupowań uniosceptycznych. No, my jesteśmy przeciwni takiemu podejściu, jakie zaprezentował na jednym z naszych takich wewnętrznych spotkań pan Marek Migalski, europoseł, który został zaproszony, gdy przedstawił nam zasadę obowiązującą w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim. Chociaż powiedział, że to obowiązuje w każdym parlamencie w ustroju demokratycznym, natomiast on mówił o Parlamencie Europejskim.
Tam obowiązuje zasada 90/90. To znaczy, że w 90% przypadków 90% posłów nie wie, za czym głosuje w ogóle. No, w takim razie po co to utrzymywać? To już jest wystarczający powód do tego, aby wystąpić z tej Unii, bo my utrzymujemy tą całą nadbudowę biurokratyczną tylko po to, żeby byli. On idzie na głosowanie, taki europoseł, na jego miejscu leży tak zwany voting list i on jak taka małpka, tak? Wie, w którym momencie podnieść rękę, wcisnąć guzik, w którym tego nie robić. Czy to ma jakikolwiek sens? Wydajemy na to miliardy złotych, a efekty tego są takie, że Europa się zwija, gospodarczo chociażby. Jeśli można, chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt. Mianowicie na kwestię, jak społeczeństwo jest manipulowane. W dzisiejszym grafiki występował pan Grupiński, jeden z bardziej prominentnych posłów Platformy Obywatelskiej. I on powiedział między innymi coś takiego, że teraz w kampanii wyborczej działacze Platformy Obywatelskiej będą jeździć po miastach i miasteczkach Wielkopolski w celu zbadania problemów. Jakie problemy nękają ludność miast i miasteczek Wielkopolski? A wówczas będą mogli lepiej realizować jako posłowie zwalczenie tych problemów. Taki był mniej więcej wynik tej wypowiedzi. Otóż pan Grupiński mówi nieprawda, bo posłowie europejscy nie mają żadnego wpływu na to, co się dzieje w miasteczkach wielkopolskich, nie mają żadnej możliwości, żeby wpłynąć na poprawę. Natomiast bardzo interesujące jest również to, że pan poseł Grupiński, który sprawuje władzę od 7 lat, nadal nie wie, jakie są problemy mieszkańców Wielkopolski. Dobra? Dziękuję. Proszę, ewentualnie jeszcze pytania.